Mając w przestrzeni jakąś bryłę, można zastanawiać się, jakie figury płaskie da się otrzymać jako przekroje takiej bryły, przecinając ją płaszczyzną przechodzącą przez jej wnętrze. Dla kuli jest to proste. Każdy jej przekrój daje koło. Może być to przekrój przechodzący przez środek. Wówczas dostajemy tak zwane koło wielkie. Kiedy jednak płaszczyzny przekroju nie przechodzą przez środek, otrzymujemy mniejsze koła. W przypadku stożka, walca czy jakiejkolwiek innej bryły obrotowej, jeśli wykonujemy cięcie prostopadłe do osi obrotu, wówczas przekrojem także jest koło. Kiedy jednak płaszczyzna przekroju nie jest prostopadła do osi, wówczas w przekroju dostajemy figury, które nie są kołami. Także w przypadku sześciennej kostki kształt figury zależy od wyboru płaszczyzny przekroju. Można na przykład odciąć tylko naroże kostki, otrzymując w przekroju trójkąt. Oczywiście czworokąty także są możliwe. Tnąc kostkę równolegle do którejś ze ścian, otrzymamy kwadrat, taki sam jak ściana. Tnąc innymi płaszczyznami, prostopadłymi do podstaw, otrzymujemy różne prostokąty. Weźmy na przykład prostokąt, który zawiera przekątną sześcianu i przechylmy trochę płaszczyznę przekroju. Otrzymany czworokąt nie jest już prostokątem, tylko trapezem. W tym przypadku trapezem równoramiennym. Jeśli teraz przechylimy prostokąt w taki sposób, otrzymamy trapez nierównoramienny. Widać, że jedno jego ramię może być prawie równe krawędzi kostki, a drugie dużo dłuższe. Pomyślmy, czy w ogóle można otrzymać czworokąt inny niż trapez. Płaszczyzna przekroju musi przechodzić przez cztery ściany kostki, bo chcemy mieć cztery boki. Wśród dowolnych czterech ścian kostki przynajmniej jedna para musi być równoległych. A zatem czworokąt w przekroju ma przynajmniej dwa boki równoległe, a więc musi to być trapez. Zastanówmy się, co jeszcze ciekawego możemy uzyskać. Ciekawy przykład to taki, w którym tniemy kostkę tak, aby na każdej z sześciu ścian leżał jeden bok uzyskanego wielokąta. Zobaczcie, otrzymaliśmy sześciokąt. Jeśli teraz przechylimy trochę płaszczyznę przekroju tak, aby przechodziła przez jeden z wierzchołków, otrzymamy pięciokąt. Zastanówmy się jeszcze, czy można uzyskać wielokąt o większej liczbie boków niż sześć, na przykład siedmiokąt. Kostka ma sześć ścian. Na każdej ze ścian może być co najwyżej jeden bok uzyskanej figury. A więc wielokąta o większej liczbie boków niż sześć otrzymać się nie da. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.